To jest maszyna z serii najbardziej wydajnych i najbardziej dokładnych stacji do kapowania. Przede wszystkim umożliwia docinanie z dokładnością plus minus 1 mm z wysoką wydajnością. Tutaj w jednym cyklu cięcia można ciąć pakiety zarówno z góry, jak i od dołu, skracając tym samym czas cięcia. Maszyna jest dostępna w różnych opcjach, ze stołem rolkowym, z taką ramą, jak tu widzimy, gdzie przejezdna jest jednostka tnąca. Są rozwiązania, gdzie pakiet jest przejezdny, a jednostka tnąca jest stacjonarna. Drugi rodzaj maszyn to są piły z łukiem prowadzącym. To są piły troszkę mniej dokładne, plus minus 2 mm. Są to też maszyny stacjonarne. No to na rampie są dwie maszyny po prostu. Tak, dokładnie. To jest tak bardziej, można powiedzieć, pokazowa maszyna targowa. Normalnie oczywiście montowana jest albo jedna, albo druga jednostka tnąca. No i w zależności od potrzeb. Główne tu pytanie zawsze jest takie, jaką dokładność cięcia klient potrzebuje, tak? Bo jak wystarczy kilka milimetrów, 4-5, to w zupełności wystarczy piła mobilna, która tam jest z tyłu, schowana za tą stacjonarną. A jak już przykładowo jest cięcie desek na palety Euro, no to w zasadzie wchodzi w rachubę tylko i wyłącznie ta jednostka najbardziej dokładna. Z tyłu prezentujemy jeszcze Lockstar Kombi, to jest piła stacja do kapowania drewna okrągłego. To jest całkowicie nowa konstrukcja, która zastąpiła inną, starszą piłę Lockstar. No, umożliwia do wydajnego, służy do wydajnego cięcia drewna okrągłego, głównie o dużych średnicach. Jednostka centralna, kompletna, gdzie oprócz piły mamy dwie rolki doprowadzające, dwie odprowadzające, cięte kłody. Mamy regulację wysokości wewnętrznych rolek stołu, umożliwiającą odprowadzanie większych odpadów na taśmę pod piłę, bądź przy krzywiznach materiału, podparcie materiału przy cięciu, żeby prowadnica się nie zakleszczyła w trakcie pracy. Zaczęło takie podstawy. Fabryka na tych stendach pokazuje wyroby, w których czuje się silna, mocna i dobra. Przede wszystkim piły do cięcia materiałów drewnopochodnych w układzie panelowym, do pakietowego cięcia płyt i innych materiałów, tak jak laminaty, HDF, MDF-y. Narzędzia specjalne, głowice hydro. Trzecia wyspa, taki stend. Są to narzędzia specjalne dedykowane dla linii specjalnych, między innymi do cięcia LVL-u, czyli to jest system budowy domów pasywnych. A naszą jakby ścianą przednią są te nowości, które generalnie prezentujemy tutaj na Lidnie jako nowe. Między innymi piły do cięcia swobodnego. Każdy, jest to taki niuans, każdy z producentów ma kłopot z elementem odcinanym, który odpada swobodnie od elementu odcinanego w całości. Zawsze występuje tak zwana zadra, element uszczerbienia. Jest to uzębienie specjalne, które jakby łączy dwie piły w sobie, tak zwaną piłę lewą i prawą. Odcinana część lewa jest szybciej w stosunku do części lewej. Dzięki temu nie mamy zadry, mamy idealne dwie powierzchnie. Szczególnie polecane dla produkcji małych elementów, między innymi na przykład klocków, elementów mebli, elementów stolarki okiennej. Te elementy tam występują. No i jedna z naszych też, można powiedzieć, nowości, taki, który w sumie nie można tu spotkać na targach, to jest piła ze zmienną podziałką, ale bez tak zwanej koniunkcji, czyli powtarzalności pewnych fragmentów. Ta piła ma zupełnie zmienną podziałkę w sposób nieregularny, a mimo to można ją oszlić na maszynach z podziałem automatycznym, posiadając klucz ułatwiający ostrzenie na tego typu ostrzarkach. No i oczywiście korzyść jest jakby podstawowa. W tej chwili jest to piła zrobiona, dedykowana do cięcia profili aluminiowych i dotychczas w większości... Mówimy o tym ostatnim, tak. Dla aluminium. Tak. Dotychczas, żeby ciąć materiał pełny i na przykład profil, trzeba było wymienić dwa różne narzędzia. Narzędzia były dedykowane też do grubości materiału. Ta piła łączy w sobie tyle elementów, że można tą jedną piłą odcinać elementy pełne, jak i profil.
ta sama piła już niedługo będzie miała premierę również w elementach do drewnopochodnych. A szczególnie ma to zastosowanie teraz, w dobie, jakby powiedział, braku seryjności produkcji meblowej. Często się pan na pewno spotyka w Polsce, że maszyny duże panelowe przy hurtowniach płyt, tak zwanych strefach płyt, tną płytę rozkrój na zamówienia indywidualne poszczególnych zakładów, stolarzy, firm i robi to pojedynczo. W związku z tym, mając dużą maszynę do szybkiego cięcia, nie tną warstwowo. A ta piła będzie umożliwiała cięcie również w warstwie, jak i pojedynczych płyt. To będzie ich główną zaletą.